I znalazłem jeszcze impostora innego. O, dobra, może nie zginę w pierwszej rundzie. Dzień dobry, witam serdecznie. Ale czekajcie, co do tego Time Lorda, to działa to tak, że po prostu jak tylko go, jak go zabiję, cofa czas? Masz tak, odpalasz umiejętność, masz 3 sekundy do oberwania i po 3 sekundach resetuje ci się skill, jeżeli cię nie uderzy. Jak cię uderzy, to potem cię cofa. Wzywam spotkanie. Bardzo ważna informacja. Tak, Delvex, to nie tak jak myślisz. Musisz mi zaufać. A kurde. No, właśnie teraz nie jestem w stanie. Co sobie umarły, co jest? Omówię ci, Delvex, zaufaj mi. Wait, what? Jeszcze cała ta jest zarażona, szybko poszło. Delvex, zaufaj mi, wszystko jest okej. Marlak do mnie, mnie podbiegł podejrzanie i odbiegł zaraz. O, ciekawe. O, to jest podejrzane, faktycznie. Tylko szybka gierka. Marlak, wiesz jak ostatnim razem się to skończyło. No wiem właśnie, dlatego przestańcie mnie obwiniać. Marlak, o co chodzi, o co chodzi? Co się stało? No bo wszyscy mnie obwiniają jak AB'ego, a ja nie chcę być AB'im. Szamanie. Co się, nie chcę być AB'im, dzięki. No. Spoko, nie będziesz, AB jest jeden. Lul? Niemożliwe. No, po co chodzi? Ciekawa, śmieszna sytuacja. Delvex, zaufaj mi, wszystko jest okej, okay, zaufaj mi. Spokojnie. Zaufaj mi, wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest okej, okay, zaufaj mi. Zaufaj mi. A co się stało z Bladim? A co chodzi? No zaufaj mi, wszystko jest okej. No właśnie, nie mogę zaufać. No zaufaj mi, Delvex, zaufaj mi. Wypowiedz sobie, zaufaj mi. A co się stało? Był sobie Karigoda. Połowa Karigody była. I połowa Karigody potem zniknęła. Co? To zjadł Karigody. No właśnie, nie, no czyli Blady, czyli Blady wpierdala ciała po prostu, już dwa zjadł. Czyli, a są cztery, a on potrzebuje czterech, wywalmy go, bo zaraz wygra. Nie ma, co wywalmy, on z łyżką, ja wiem. Ale, on zaraz wygra. Może głodny był. Nie, ale Blady zje ciała zaraz, nie, bo Blady zaraz jeszcze ciało i... Delvex, czemu to zrobiłeś? Wiesz co? Bo się na moich oczach... Przecież mówiłem, że się zaufał. Poza tym chciałbym zwrócić uwagę na pewność Jacka w sensie, bo tyle kilku oczach brutalnie został zjedzony Karigoda w połowie. Jacka w sensie, bo tyle kilku poleciało. A może być Jacka z sidekickiem. Ale Delvex, nie musiałeś nic mówić. Kile lecą, więc jest Jacka z sidekickiem. Mówiłem, żebyś mi zaufał. Ja cię kręgę. Podaj mi postawę. Jak spalił moją miejsce, jak spalił moją to miejsce. Ale najpierw mnie Bladego wygłosował. No i smutno mi teraz, Delvex. Tak mnie wykopałeś. No, na przykład mi Blady jeszcze nie możesz wygrać. Taka prawda, sprzedał mnie. Tylko szamanowie wody. Tak być nie może. Tylko szamany wody. Tak być nie może. Smutek. Wyrzućcie Delvexę za to. Dobra. Zapraszam oczywiście do wszystkich do lajkowania, subowania, mnie na Twitch, to poza żeby jak link opisie. Powiedzcie serdecznie. Tak jak Pan Jezus powiedział. Dobra, no nie gadajcie, no! Tak jak Pan Jezus powiedział. Tak jak Pan Jezus powiedział. O, Jezus, oni będą gadać cały czas, a ja ci zaufałem? No cóż. Nie było warto, że tak to ujmę. A nie, on ma tarczę. Nie, najgorzej. Jezu, no nagrywam! Dobra. No to cóż, jeszcze jedna osoba i po robocie. O, no i pięknie. No i co, Delvex? No i co, Delvex? Oj, widzę! Karigoda, sadgę! Trzeba było nie wyrzucać Delvex tą? Trzeba było nie wyrzucać? O co chodzi z tym? Ale ja myślałem, że ty jesteś tym cleanerem, tym co to jest. Nie, nie jestem cleanerem, no. Ja spadam, dziękuję bardzo. Wybacz, proszę, wybacz. Mówiłem, żebyś mi zaufał. To nie, co ten? Kręcę. Pociągi? Nie, na koło jeszcze, no co wy? Jeszcze nie ma 20. Proszę was. Nie no, już jest 9 osób, go pociągi, chodźcie. Nie no, 9 osób jeszcze zagrajmy leścika, no kurwa! Zagrajmy tego leścika. A jakie dobra pociągi? Dwa razy mnie zabijaliście jako pierwszego, nie mam odcinka, muszę nagrać. Halo. Halo. Co chodzi z... Dobra, wszyscy są?
Arsonis, musisz podpalić wszystkich po prostu. Zaznaczasz wszystkiego, podpalasz. Dobra, wszyscy są? Dawajcie. Dobra, lecimy. Dobra, dawajcie. No to jest trochę trudna teraz. O, no tak kurde. Ale Dojera wyłącz jak na 9, a nie, bo są nie, dobrze, 10 osób jest git. I Gorni, no, dawajcie go szybko. Gorni, nie oskarżaj bez powodu. Neutral. O, czy jestem znowu lojerem, czy czymś innym? Lepujesz o, jestem testerem, z ATM, loversem. O nie, no, ATM będzie się starał za wszelką cenę, żebym tylko... Żebym tylko nie ten, nie został wygłosowany. O nie, najgorzej. Dobra, postawmy sobie czosnek. No i co, podejdźmy sobie tutaj, dwie sekundy sobie postoimy, że niby zrobione, cyk, 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 pójdę sobie tutaj, cyk, i sobie... Wejdę tak. Nie wiem, czy to będzie... Dobra, okej. Matlax, mam do ciebie pytanie. Powiedz mi, dlaczego byłeś przy ciele? Po drugie, jestem trackerem. Po trzecie, wytłumacz się. Daj mi tylko powiedzieć jedną rzecz. No. Nie wygląda tak, jak myślisz. Dobra, poczekaj, co się działo? Proszę tutaj streścić nam sytuację. Okej, okay, powtórzę tak. Jeszcze raz. Marlax stał obok ciała, po drugie jestem trackerem, po trzecie czemu Marlax stał obok ciała? Marlax, o co chodzi? Chodzi o to, że robiłem ten cyfek, ten, gdzie masz tylko po kostkach, tak jedziesz, wiesz, o co chodzi. Pomiędzy kostkami. Lodzika, tak? No, tą antenę robiłem tam. Mhm. I skończyłem ją. I chcę odejść i mi wyświetlił się na, tam do zreportowania. I patrzę przy temperaturze. I jak Ashmo przyszedł, to nie wiem, o co się zblokowałem, ale nie mogłem iść. Tak. Co? Jeszcze jest taka ewentualność, że jest jesterem i teraz świruje pawianem po prostu, co nie? Ashmo, widziałeś taka... inne ślady tym trackerem koło ciała, czy nie? Wiesz co, nie, ale wiem, że na Kaitosa dałem tracka. Ale Kaitos był w medzie chyba, tam prawy górny coś. Co? I się Kaitosa zdaje, że Marlax jest, będzie. Też mam podejrzenie, ale nie będę mówił jakie. Dobra, ja jestem. Nie, no w skrócie to jakby dużo osób było w labie, więc można to trochę tak skrócić. No. Czyli skip. Myślicie, że Marlax, myślicie, że Marlax zabił, czy z jesterem? Ja zabił, jak dla mnie zabił. Zabił, no. Kurde, bo głupio by było, jakby był jesterem, ale no dobra. O, kurde, wyrównanie. Major jest. Major. Majora. A no, majorek. Ach, ten major. Niedobrze, nie, jak wywalę ATM, to przegram, umrę po prostu. Chyba to nie działa, że zostanę wygłosowany, tylko jako śmierć. Ciemno jest, zobaczcie światło, bo się boję. Wszyscy się boją ciemności, nawet szaman ognia. Idę świecić. O nie. Nie, no wszyscy tu biegają. To jest miejsce, w którym wszyscy zginą. Jezus. Hej, chłopaki. Ja się boję. Trochę się cykam. Tak jak wszyscy przy nas biegają. Jest to niepokojące. Na pewno. Okej. Okay. Do specimena nie ma problemu, ATM. No ATM! Oho! Czemu ATM jest zdrajcą? Dobra, ktoś rąbnął ciało, tak mi się wydaje. Z mojej perspektywy wyglądało tak, jakby to Kaito zwolnił. Nie, ja. A ja nie wiem, czy to ATM nie walnął. To... Na obrony? Bo jeszcze ktoś w środku był, ktoś w środku jeszcze. No ja byłem w środku i przy mnie ciało padło po prostu. A Marlax był jak w środku? Ja byłem w środku i ciało padło na, po drugiej stronie tego wejścia. I to wyglądało albo Kaitos, albo ATM, jak tam. Nie, Kaitos to nie był, to był Bloody. Jak ja byłem? Ja na lewo stałem w ogóle pierwszy. Bloody jest, a ten... To był, nie, to był tam jeszcze ten, był? Nie, no to w takim razie to jest ATM! I teraz ATM. Mnie oskarża. Nie. On jest lojerem, a Bloody jest tym, no naprawdę, no. Kto jest lojerem? Kto jest lojerem? No ten, co Bloody, no bo tam był Bloody, ja i ktoś. I Kaitos. Kaitos przecież zgłosił ciało. Nie. Ale Kaitos tego nie zrobił, to... ATM, bo widziałem, jak przeskakiwał ATM, mówi wam trzeci raz. Ej, czekaj. No, kto powiedział? Dajcie mi skończyć mówić, dziękuję. Sytuacja jest taka, że to był ATM, bo ATM myślał, że zabije, jak już się zamknął drzwi, ale ciało było na drzwiach. Dobra, nie da się z nim, jestem lojerem Kaitosa, wywalczę go, no nie da się. Ja tylko nie powiem da się. Jedną rzecz. Czyli poczekaj, czyli...
jestem jego lojerem, ja pierniczę, on mnie oskarża, no nie. Ale ty jesteś ATM, nawet jeśli jesteś lojerem, to to jest chyba najgłupsze, co mógłbyś zrobić. Dobra, ale mówi to Blady, który sprzedał impostorów po tym, jak wyleciał. No, no tak, ale chodzi mi o to. No to. Ale nie, bo ja mam jeszcze może inną rolę i może wygram jako ktoś inny. Po drogą dedukcji. Blady i ATM mówili... Dobra, jeśli ATM mówi, że Kaitos jest lojerem, w sensie, że jest, on jest lojerem, to znaczy, że Kaitos zabił, no. No nie, tak. Może być Mardlax, nie? No nie, bo ja powiem z Karigodem. No może być Mardlax, ale, teraz nie zabiłeś, teraz umarł tylko znaczy, jeden, no smutek. Teraz jeśli z poprzedniej rundy, teraz by był z wami, to by tam, bo no. Widziałem go tam niedaleko. Znaczy Kaitos w pierwszej rundzie nie zabił, Kaitos w pierwszej rundzie nie zabił. No pierwszej, no to pewnie Mardlax, a teraz Kaitos zabił. Tak, ale Mardlax dziwnie się zachowywał jak na mordercę potencjalnie, chociaż ja widziałem ślady dobra. Jego, że tam biegł, ale nie wiem, czy nie dostał na przykład Warlockiem, czy coś. No ja bym na niego uważał. Dobra. Mam dwóch imposterów na ATM. Może uda mi się jako lawyer wygrać. Znaczy nie jako lawyer, Boże, co ja gadam. Jako lovers wygrać. Może to mi się przynajmniej uda. Trzymaj się, lo. Ja. Więc może uda mi się jako lovers chociaż wygrać. Jak nie jako Chester. Muszę się trzymać za ATM-em, no co mi pozostało w życiu. Dobra, dawaj, chodź ATM. Musimy się po prostu trzymać razem. Jak będziemy się trzymać razem, no nikt raczej przy nas nie zabije. Wtedy. Oj, dawaj ATM. Lecimy do specimena. Żeby tak daleko od wszystkich. Dobra, gituba. To miał ATM fajną rolę mał, bo kurde mał i loversa i tego. A no tak, przecież ja nie robię tasków. Miał i Loversa, i Lojera, więc fajnie. Też raz mi się trafiło takie szczęście. Też bardzo często się ostatnio Loversi trafiają. Ja nie wiem, ja dałem chyba 20-30% na Loversa, a ci Loversi są praktycznie cały czas. Dziwne to jest. Dobra. Co się stało? Gorni poszedł myślę, ze mną... Marlax albo Bloody na 100%. Poczekajcie. Gorni był ze mną do... Wchodził ze mną do specimena. I tak sobie patrzymy na siebie, po czym nagle on umiera. Więc nie wiem, czy on właśnie był przypadkiem o czymś powiedzieć. No to jak na moje to jest albo wampir, albo był szeryfem ale i próbował ci rąbnąć. Ale zapomniałem o czymś powiedzieć, muszę wam coś powiedzieć, bo ten kill Kaitosa był... Jakby Kaitos chciał zrobić double killa, mi się wydaje. Tam, nie wiem, albo co. Bo ja byłem jego lojerem, on to chyba widział. Na AB, tylko AB... Nie, on tego nie widział. A no to, ale Bloody jakby, nie ma opcji, że Bloody nie widział, że to Kaitos zrobił, a na początku na mnie dał i później, że może Kaitos. Nie no, mówiłem, że Kaitos albo ATM, bo ty też byłeś po prawej stronie, tam gdzie poszło ciało. Mnie, ale nie no mówiłem, nie ATM widzieć, albo zrobił. Kaitos. No właśnie, nie widziałem, widziałem, że ale generalnie ja ktoś rąbnął i dwie osoby po prawej były, ty właśnie, ty stałeś po prawej, stałeś przy ciele, nie no, tak jak Kaitos. Jakby wywaliliśmy no, jednego impostora. Z mojej perspektywy ja wyglądało bym... to tak, jakbyś to ty rąbnął. Ja bym to skipnął mimo wszystko. No. Też bym to skipnął. AB no... podejrzane, że chce skipnąć. Pewnie chce skipnąć. Czemu podejrzane? No. Nie no, przecież wygłosowaliśmy jednego impostora. Po co mamy teraz wygłosowywać? Jak nie mamy pewności, czy to Mardlax czy Bloody. No który z nich na pewno jest, no ale który? Dokładnie. Bloody z kim szedłeś tak w ogóle? Przez mój comment. Jeszcze raz? AB chyba jest arsonistą, bo coś na czas chce grać. Jeszcze raz, skąd szedłem? Nie, no tam, ja byłem w specimenie i robił taski. U góry, prawy górny rok. No nie wiem, czy mam jakiś czas za Loversa. No to przecież tam wszyscy byliśmy wtedy. No i chyba mam, ale no... W sensie nie mam po co z niego korzystać. Co mam pisać do niego? Jakieś sprośne wiadomości? A, nie można nawet zrobić serduszka, kurna. Ale gówno. No to... O, to taki jest przecinek, a z shiftem nie da się nawet zrobić serduszka, ale sad. No ale po co mam tu pisać, że jestem Jesterem? No nie ma sensu, wygram jako lovers. Aj, dobra, nie, jednak Bloody zabił. Ajajaj. Mogę wygrać jako lovers po prostu. O, Mardlax, kurde, na reaktorze zasnął. I są dwa kile jeszcze. Ongo, stój. Ja lewy reaktor wyłączyłem, jestem na lewym reaktorze, wyłączyłem go. Bloody, cicho, no.
bo wcześniej zginęła jedna osoba przy kimś i było po prostu, że się spojrzał. Chyba Among Us i Kaitosem, tak? To było wtedy. Kiedy? Wygłosują teraz Bladiego. No nie wiem, ktoś coś mówił. Ja jestem na lewym reaktorze w tej chwili. Kto był na prawym? I plus, Bladi, jedna rzecz podejrzana. Reaktor był, ja byłem z tobą po lewej stronie przy kamerach i jak wychodziłem z pomieszczenia, za mną nagle się zamknęły drzwi. I byśmy byli tam sami. Nie wiem, czy wiesz, ale drzwi się zamknęły przede mną, bo ja zostałem zamknięty w tym elektryku. I a musiałem ja je otwierać. Zdążyłem wyjść. No ty wyszedłeś, a ja zostałem zamknięty w środku. No i to trochę wyglądało, jakbyś chciał mnie zabić. Wiesz co, mi się wydaje, że po prostu jak się reaktor włącza, to jest normalne, że drzwi po prostu się wszystkie zamykają, albo po ale prostu nie, teraz nie, próbujesz nie, na mnie to zwalić. To by cię zabił. Generalnie tak. Ja powiem to... tak, ja pobiegłem na lewy reaktor. To Bladi cię zabił. Mardlax poszedł na prawy reaktor. Bladi ciebie zabił, przez to ja zginąłem. Tak, ale no na reaktorze, ale poczekaj, bo no tam to w takim razie nas... Mardlax musiał rąbnąć na poczekaj, prawym reaktorze, no. Do nas jeszcze Karigoda biegł i nagle się wycofał. Tak, bo wy byliście. Mnie zabił? A ty mogłeś być impostorem, który bije z dystansu i wrobić Mardlaxa przy okazji. Jaki impostor bijący z dystansu? Z tego, War jedynie, ale nie, no jedynie... A, no, ale on wampira na mnie użył dawno temu, po prostu. Warlocka mogłeś mieć jedynie, co najwyżej. No właśnie. Pobiegłem, no dobra, czekajcie, teraz ja powiem swoją wersję. Według mnie Mardlax ma jakąś dziwną rolę, bo za mną biegł na początku rundy, ale to jest Bladi, bo oburzył się na wygłosowanie Kaitosa, a Mongo tutaj jak się oburzyłem? Trochę... Przecież powiedziałem, że to jest ATM albo Kaitos. No tak, ale oburzyłeś się, że to głupia taktyka w ogóle i tak, no w sensie nie, to nie jest argument, po prostu ktoś jest zważył, jaki Mardlax się, bo uważam, że lawyer nie powinien w żadnym przypadku, no wiesz, tak, zdradzać nie ten, o to mi chodziło. Dobra. Ja powiem tak, jestem ktoś snitchem. Musiał z dystansu. Jestem snitchem. Dobra, Mongo, co uważasz? Karigoda, ja bym Karigodę za Warlocka. Nie, według mnie. Ja nie miałem jak. No, oh, wow. Nie no. Dobra, po robocie. No co mógłby Karigoda w ogóle, nie rozumiem. Skąd się wziął nagle tutaj Karigoda w tym głosowaniu? To się mówi, ups. No i po robocie jest. Chociaż... Nie no, dobra, jest... Nie no, Bladi jest wampirem. W sumie może zdążyć złować głosowanie. Kwestia, że musiałoby to wyjść coś, co... Musieliby od razu odbiec do reaktora. No nie no, Bladi już biegnie za Mardlaxem, więc po robocie jest. No nic z tego nie będzie, w sensie on już go chyba zaraził. Nie uda się to. Jakby była... No i bez sensu. Chodź tu, mam na ciebie chrapkę. I co zrobisz, Mardlak? Tak? No dobra, to nie będę cię gonił, niech stracę. Bestia, skąd się wam nagle wziął Karigoda w ogóle w tym głosowaniu? Bo między Mardlaksem a tym, a Bladi ma nagle Karigoda. Mówiłem, że ktoś z dystansu go trafił. No dobra, no to... Mógł to być Karigoda, bo go widziałem, jak do nas podjął. Ale Dziobek, wiesz jak działa to? To nie jest tak. Mogę też powiedzieć, Kaitos, ty w ogóle kogokolwiek zabiłeś w tej rundzie? Chyba nikogo nie zabił w tej rundzie. Ej, pytanie. Ja się wydałem Kaitos, bo ja loverem byłem zajebim. Kaitos, no nie ma. Chcesz mnie wybaczyć, nie ma. Trzy powody, czemu to może być Bladi, czemu to w ogóle na Karigodę zaczęliście głosować? A Mongo był nieobecny. No nie wiem, no nieważne.